To nic, złapiemy następne. O, patrz. Opłacało się skoczyć. Można zawsze coś tam wyciągnąć. O, jest następna. Tutaj patrz. Pod liśćmi rośnie następna. Witam wszystkich wspierających, witam też Ciebie. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zbieramy kurki. Myślę, że będzie ich więcej niż ostatnio. No co tam jeszcze? No, różne akcje, segregacje. Pamiętajcie, trzeba iść do przodu, się nie bać. Ja już wiem, którędy mogę zajechać do tego lasu, bo pojechałem naokoło, także polecam serdecznie, oglądajcie ten odcinek, bo będzie ciekawy. Okej, tu jest wiaderko. No nie, tu jest wiaderko. Podchodzę bliżej, myślę, podejdę, tylko zobaczę, nie? Opa, i cyk, i tu jest, o, jest jedna sztuka. Tutaj, o, następne, patrz. O kurwa! Patrz, jak to wygląda, jakie to piękne są te kureczki. O, ale to jeszcze nic, zobacz tutaj, pa. Tu też są. Co? Ale jazda. Na pewno gdzieś tu w okolicy są następne, tylko trzeba dobrze poszukać. Także o, zbieramy. Albo zaraz tu przyjdziemy po nie. Zaraz tu przyjdziemy po nie, bo tu o, warto jest zbierać. Dobra, trzeba zaznaczyć ten teren. Miałem iść po samochód, ale poczekam sobie jeszcze trochę. Wyzbieram tylko te parę kurek. O, ty, deszcz zaczyna kropić. Czujesz to? Zaczyna kropić deszcz, a ja parasolki nie wziąłem. To nic, pozbieramy trochę. O, patrz, rozdeptałbym. O, a to by był szał. Rozdeptać takie ładne kurki. O, mam nadzieję, że się nie rozpada, bo dopiero co złapałem kurki. Nowy trop, ty. Ale powiem ci, no nawet niech pada, teraz nie odpuszczę. Nie ma takiej opcji. Wiatr się zerwał, podobno w lesie. O, kureczka, widać. Patrz, z mrówkami. Złapiemy następne. O, patrz. Opłacało się skoczyć. Można zawsze coś tam wyciągnąć. O, jest następna. Tutaj patrz. Pod liśćmi rośnie następna. Zbieramy. Dobra miejscówka. Już. Trzeba tu na dłużej chyba zostać. O, cyk. O, wychudź. O, co będzie się zastanawiać. Szkoda, że zaczyna padać. Ale ja nie zrezygnuję, bo pada. Będę zbierał, o, i tak mała też. O. Dobra, czekaj, bo tu zauważyłem coś. Nie, dobra. Ale tutaj zauważyłem też pod liściem, o, z tej strony. Wyciągniemy. Może nikt tu nie zbierał, bo tu za ile mrówek chodzi. Trzeba tak, wie, tuptać. Tak nas w przedszkolu kiedyś uczyli. Tupiemy, mrówki nas nie zjedzą. O. Trzeba potuptać. Panie Jarku. Chciałbym, czy mi koszyka starczy. Starczy, czego macie nie starczyć? Trafiłeś raz na jakieś kurki? O, czekaj. Podnosimy tu, o, ba, od razu tu mało wyciągniemy. Cyk, tutaj między gałęziami to one się rosły. O, patrz, od razu ile sztuk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po 7 sztuk na raz wyciągasz. Nawet po 8. Tak jest, tak jest. Nie ma się co wstydzić tutaj. Bo to jest duża sztuka. Człowieku. O. Bierzemy. Sprzątamy i spadamy stąd. O. Tam dużo osób mówiło, że tam jajecznica, to tamto. Powiem wam, moja wymyśliła jakieś te
pierś z kurczaka, na obiad z makaronem. A tam się średnio najadą. Dobra, tutaj byliśmy. Idziemy po kolejne kureczki. O, zaraz wyjdziemy na ulicę na wprost, podjedziemy autem i będziemy dalej szukać. O, bo to nie może tak być, bo one tutaj tak same były, ty. No! Ktoś jeszcze je, jeszcze jest z Wędzi. Tu pod spodem nic nie ma, nie ma. O, patrz tutaj. Dobrze, że rosną w ogóle, bo bałem się, że już lipa będzie, a tu coraz więcej kurek. Oczywiście nie poobrabiane, bo nie mam czasu. Ale zawsze. O, no i dobra, i teraz tylko sprawdzamy, czy aby na pewno wszystko. I podchodzimy tutaj, o, zobacz, następne kureczki dwie. O, one sobie tutaj rosną. I zbieramy. Hyt. Hyt. Dobrze, że trafiliśmy. No jakby daleko nie jest, ale trafiliśmy na dobre złoże z kurkami. O, palki duże, ty, po. Te to się nie, tego, nie patyczkują. Wyszły ogromne. Pa. Wyszły ogromne. Wyciągamy powoli. O, bardzo ładne kurki. Raczej to pieniędzy człowiek zaoszczędził. No! Wyszedł świeżego powietrza. Podjadł trochę. Muszę to posprzątać, bo to już zaczyna być kłopotliwe. W sensie o to. O, tak obrzucimy. O. Ups. Ups. Może coś jeszcze jest. Zaraz zobaczymy. Trzeba się rozejrzeć tutaj, bo tu widzę dobre wysypisko. Kurków. Może coś jeszcze będzie. Tak ciągnie. Idź w las, idź w las. Ja mam tak czasem z alkoholem, wiesz, już jak piję, to tak później jest, wiesz, wypij jeszcze jedno, nic cię nie będzie. O, znaleźliśmy kolejne. Oczywiście tutaj obok tego, co byliśmy, drzewka. O, także śmiało można je tutaj wyciągnąć. Wyciągamy, oj, bo następna, ta jedna spleśniała, ale ta druga jest okej. To chyba, że tą spleśniałą weźmiemy i będziemy dawać gościom. Tu też spleśniała, ale o, ta jest dobra. Można powiedzieć ostatnie te chwile tutaj. O, o, zobacz, i następne. Czekaj, to trzeba zakryć, bo ci w internecie zjadą. O, zobacz. Jest kolejna faza. O, jest. Dawaj. O. Weź, przyduś nuzio. No tak to już jest. Jesteś już zrezygnowany? Myślisz, żeby zrezygnować? O, tu boh, jedno za drugim. Czekaj, bo... O, teraz od razu inne kolory. Tutaj co jest? Pokaż. No jest, opa. Dwie sztuki rosną, pa. Trzy. O, trzy sztuki. Widzisz, jak elegancko? A ty się zastanawiałeś, czy zostać tutaj. Bierzemy, pewnie, że taka, o, może to? Jutro ogłoszenie. Sprzedam kurki. Ops. O. No i dobra. Na razie to chyba by było tyle. Widzicie coś? Bo ja na razie nic nie widzę. Pająków dużo. Kawałek, ale nic nie znalazłem. Wracam. No patrz, jaka pajączyna. Nie wiem, czy widać. Gdzie nie wejdziesz, to pająki. Ale oj, kurki są. Kureczki zawsze dobra sprawa. Można pozbierać. Cały w pajączynie jestem. 10 słów na raz i zdania, wiesz. Jedno kończysz, drugie jeszcze nie zaczniesz, a już trzeba pierwsze skończyć i te drugie coś zaczął. Co? Ojoj, mam kolejna kurka. O, a to taka sucha już. Pokaż, sucha? Czy spleśniała? Nie, to jeszcze przejdzie. Taki pod cukielec. Ale zostawimy ją, weźmiemy tu jedną. Tą drugą zostawimy. Niech się mnoży.
O, patrz, tutaj co znalazłem. O, tylko ta trochę chuda. Znaczy chuda, sucha, ale, ale pójdzie. Pójdzie normalnie w plezar, bierz się, nie wstydź. O, daję tak samo. Ta jedna to może przejdzie. Ta druga też przejdzie. O, to, to zostawimy. To niech sobie rośnie. Do koszyka, patrz ile już tego jest, ty. Ja tylko na chwilę wyszedłem. O, tu, opa, jaki szok. Szok dla organizmu. Tutaj, opa, kureczka rośnie sobie. Sama. Wyciągamy. O. Dobra, idziemy do pastucha. Z mrówkami razem. Chodź tu, mrówko. Tak z ciekawości przyszedłem na drugą stronę. Przez drogę. Powiem ci tak. Kurek żadnych nie widzę. A znowu przejdziemy na drugą stronę, to znowu się coś trafi, bo w ogóle jesteśmy na środku drogi. Dobra, może coś jeszcze zaraz znajdziemy. Jak nie, to też nie jest źle. Już tyle, co my nazbieraliśmy, zobacz. Już można jechać na targowisko, sprzedać za stówę. Znalazłem coś. O, gdzie jest kurka pod sosną rośnie. Dziwne, zazwyczaj pod tym można spotkać, pod brzuskami, ale może być też, że i pod sosną. Kurwa, no nie. Trzeba się rozejrzeć, może będą tu jeszcze jakieś sztuki, z drugiej strony trzeba podejść. Nie lubię tędy łazić, bo tu pajęczy, jest człowieku tyle, że masakra. Idziemy. I już coś, Jarek? Ale widzisz co? Nic nie widzę. Powiem ci, te pajęczyny to mnie zaraz rozniosą, ty, na części pierwsze, na łopatki. Dziękuję za oglądanie. Zostawiacie łapkę w górę. Fajnie, że byliście. Pozdrawiam serdecznie. No i co? No, trochę drogi leśnej dla relaksu. Tarirarirarira. O, dzień dobry. O.